Dzień dobry Państwu. Wiosna i długi weekend majowy to taki moment, w którym wiadomo, że w Opolu zacznie się dużo dziać. Imprezy plenerowe, dużo wydarzeń kulturalnych. A jakie to wydarzenia, jakie imprezy plenerowe, o tym opowie nasz dzisiejszy gość, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pani Magdaleno, jak to wygląda w tym roku? Czy na 60. festiwal, który też przed nami, będą jakieś wyjątkowe, niezwykłe wydarzenia. No ale zacznijmy może od tego długiego weekendu majowego. Co się będzie działo? Zapraszamy właśnie już bardzo serdecznie 3 maja na tradycyjną już majówkę na opolski rynek. Zawsze ta impreza już od kilku lat przyciąga rzeszę Opolan i w tym roku również proponujemy szereg atrakcji mieszkańcom naszego miasta. Wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury przygotowaliśmy oczywiście wiele tych atrakcji. Przede wszystkim na scenie, na rynku będą odbywały się różnego rodzaju występy, koncerty, między innymi wystąpi zespół Pieśń Tańca Opole, a także Orkiestra Dęta Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koźla, która jest zawsze bardzo, bardzo widowiskowa. Będziemy również wspólnie, jak to na Narodowe Święto przystało, śpiewać patriotyczne pieśni, a zespół Pieśń Tańca Opole zaprosi Opolan do odtańczenia wspólnie na rynku Poloneza. Poza tym szereg, wiele różnych ciekawych wydarzeń, atrakcji dla najmłodszych, mnóstwo warsztatów artystycznych, na których będzie można wykonać biało-czerwone chorągiewki, magnesy, różnego rodzaju inne gadżety związane z przede wszystkim z tym świętem, związane z Polską, a także będą się odbywać pokazy polskiego haftu, będzie można zrobić sobie zdjęcie w specjalnie na ten cel przygotowanej patriotycznej fotobudce i mamy również pewną niespodziankę w związku z tym, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania dzielnicy pierwszej Związku Polaków w Niemczech. Przygotowaliśmy niespodziankę. Opolski rynek zamieni się w przedwojenny polski targ. Przeniesiemy się tutaj w polski świat przedwojennego Opola. Więc rzeczywiście tych atrakcji jest dużo. Zapraszamy bardzo serdecznie. A cały piknik, cała majówka zakończy koncert o godzinie 17 zespołu Retro Orkiestra i usłyszymy piękne, znane przeboje dwudziestolecia międzywojennego. No to by tylko nam pogoda dopisała w ten długi weekend majowy. Wiadomo jest, że na festiwalu na pewno będzie padać, chociaż może nie. Ale to jest wyjątkowy festiwal, bo 60. festiwal. No i poprzedzany jak zawsze dniami Opola. Kiedy zaczynają się te dni Opola? Bo już wiemy, że na pewno będą. I czy może jakiś rąbek tajemnicy, co się będzie działo? Czy też będzie trochę tych koncertów plenerowych? Tak, tutaj już w ubiegłym tygodniu wspólnie z panem prezydentem i Narodowym Centrum Polskiej Piosenki zaprosiliśmy Opolan na wielki koncert w Amfiteatrze. Wielki koncert poświęcony zespołowi Republika i Grzegorzowi Ciechowskiemu. Zresztą pod znamiennym tytułem Obywatele Republiki. I ten koncert będzie miał miejsce 20 maja wieczorem w Opolskim Amfiteatrze. Wystąpią na scenie naszego legendarnego amfiteatru między innymi Renata Przemyk, Julia Pietrucha, Kuba Badach, Michał Wieraszko, Błażej Król i wielu, wielu innych znanych artystów, którzy też często już w swojej młodości nucili, śpiewali piosenki Grzegorza Ciechowskiego Wielkie Przeboje i tym razem wykonają je w trochę innych nowych aranżacjach. Myślę, że koncert bardzo ciekawy, więc już bilety w takiej bardzo promocyjnej cenie 50 zł są do nabycia w kasie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. To jest właśnie w ramach tego tygodnia Dni Opola, tak? Tak. Kiedy one się zaczynają? Dni Opola to weekend majowy, 19-21 maja i całe Dni Opola będą poświęcone i dedykowane jubileuszowi festiwalu. Takie trochę przekornie nazwaliśmy festiwalowe Dni Opola. Będziemy wspominać różne gwiazdy związane z naszym festiwalem. Nie tylko piosenkarzy, piosenkarki, ale również autorów tekstów, kompozytorów. Między innymi przygotowujemy szereg niespodzianek związanych z Agnieszką Osiecką. Ale myślę, że o tym już bardziej szczegółowo będziemy To wszystkiego nie zdradzajmy, ale będzie się działo. No i w międzyczasie prawdopodobnie możemy liczyć na to, że już nowy mural Zbigniewa Wodeckiego będzie odsłonięty, bo on tak ma powstawać gdzieś mniej więcej po długim weekendzie majowym. Na kiedy przewidujemy odsłonięcie tego muralu? To mural również w tym okresie okołofestiwalowym przede wszystkim będzie odsłaniany, więc szykujemy również mnóstwo atrakcji wspólnie oczywiście z naszymi instytucjami kultury w mieście, związanymi właśnie z jubileuszem festiwalu już na sam festiwal, czyli w czerwcu.
I tutaj myślę, że Opolanie nie będą zawiedzeni całym programem. Mnóstwo koncertów, między innymi na rynku, strefa widza, kawiarenki z gwiazdami, mnóstwo wystaw, przede wszystkim przypominających, czy też opolską publiczność. Tutaj Muzeum Polskiej Piosenki przygotowało świetną wystawę, na której Opolanie będą mogli się na zdjęciach znajdować z różnych edycji, oczywiście na zdjęciach z różnych edycji festiwalu. Poza tym również właśnie osłonięcie muralu, a także przygotowujemy nasz happening, festiwalowy mostek, który już stał się tradycją festiwalową, więc myślę, że o tym mogę powiedzieć i inne oczywiście niespodzianki. Aż trudno uwierzyć, że to już 60 lat nasz festiwal tutaj jest z nami w naszym mieście. Cieszę się, że tyle atrakcji przed nami. Proszę oglądać nas na bieżąco, bo będziemy na bieżąco informować o tym, jakie atrakcje, jakie imprezy plenerowe, jakie imprezy kulturalne będą się odbywały, a plany są naprawdę bardzo ciekawe. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również i również bardzo serdecznie zapraszam. Do widzenia. Do widzenia.